W tym mieście. Chyba ktoś wybuchł. No No, ja lecę to mówię. chłopakiem. No trudno, ale wczoraj też kolega wysadził kurwa tu kurek z gazem. Odłamek mi zajebał w piętę. Dobrze, że człowieku szybko lekarka przyjechała, mi to zacerowała. No ale mogło się skończyć, że całą nogę by mi upierdoliło. Wie pan o co chodzi? No, jakby mocne ciśnienie poszło ogólnie tego, to... Jak mniej wiesz, co robi twój Jak pan artysta, czemu go jeździ, nie no? ma? Zamknij tą pizdę tam, kurwa, jebana pierdolona! Przepraszam, kurwa, od tego złomu, ty rdzyna, wdychałem się i mi odpierdala. A mam takich bezczelnych ludzi, że ja idę za Agnieszką, normalnie chłop się wpierdala. O siema, to twoja dziewczyna, super, mogę zdjęcie, gdzie lecicie? Może wpadniesz do mnie na zupę i tak dalej. Słuchaj, ja pierdolę, dobry wariat, nie? Oczywiście Oj! się... O Ty kurwa! kurwo jebana, zdrygam cię starego tym złomem, kurwa. Tym zderzakiem metalowym, co go teraz wyskrobałem, kurwa. No, ty masz chłopie wyobraźnię, kurwa? Kurwa Kurwa! mać! Fura do wymiany będzie, dobra, jedź! Mamy 2 tisery, to już Już wiadomo, można że... bank robić! No, chłopie, to już można świat Ja zwojować. Słuchaj, pierdolę. uzbieram na Betty, daj mi maksymalnie godzinę, dobrze? Mike dużo mi zadzwonił, moją muszę Dobra, mieć, bo dobra. to się skończy kurwa jak zwykle. Kupię To ją. wchodzę kurwa z pozytywną taką energią. Nowy dzień, nowe możliwości. Tak, Nie tak. Bo słuchaj, jak drapałem nic. kupię ten motor, to potem już lecimy z drapki, nie? Tylko muszę mieć motor. Jak będę miał motor, to zdrapkowy król wraca kurwa na rewiry. Będziesz zdrapał? No, chłopie, nie wyobrażam sobie, że zostanę dzisiaj bez zdrapionej zdrapki. Nie ma takiej opcji. 10 tysięcy, tak, ty za 10K. Kurwa. Dobra, zbieram to i No. kurwa ciśniemy. Dobra, dzwonię Jak jak coś, to dzwoń. wychodzisz. No, No, Essa. okej, okay, Esa. A, bo tutaj korek. No kurwa, bo ktoś Szybciej z tą wybuchł, no. złomiarnią, kurwa! Tak, kurwa, Kurwa. bo ja Wybuchł, pierdolę! kurwa, znowu, no. No bo zaparkowali i zostawili. Czekaj, to przeparkuję. Nie A to przeparkuję! wybuchło. Parkujesz jak one nie działają. O No nie da kurwa, się. ty. No kurwa, no pchaj go z tyłu, weź go pchnij! Kurwa, ty. No to już na złą tam podjedziesz. Chuj. Kurwa! Ale nic się nie stało. Trzeba konkurencję złomową wykańczać, powoli. Kurwa, to było coś pięknego. Wypłata 320. Ile mam? 506, pięknie. No to co? Zdrapka 500. I teraz już bez żadnych wyrzutów sumienia, może sobie zdrapać, pyk. Nie ma nic, pusto, mam wyjebane w to. Kurwa mać. O kurwa! Kurwa, kopci mi się z motoru! Przegrzałem silnik, kurwa jego mać! Kurwa! Wow! Zajebali, widziałem to! Bo może im coś się stało, ty. Nie, ja też miałem farta, ja też miałem farta. To wszystko dobrze? Kurwa, Kurwa, powiem ci, tragicznie. że na żyleto się zmieściłeś. Wiem, ja sam zwariowałem Jak tu to. przejechałeś? Ja Ja byłem myślę, pewny, że że jesteś w już. Ja górach już. zamknąłem oczy, ja zamknąłem oczy. Dzisiaj jest beczka, No to fajnie, trzeba no, zawsze czemu do mówię tego mieć panu? też wykwalifikowanych ochroniarzy, bo nie każdy może dostać taką licencję, nie? O to też. Tak, Chcecie tą ale. licencję mieć Proszę dla siebie, państwa, czy dla proszę tych ochroniarzy? opuścić tutaj. Ja. Nie. Zna się Aktualnie kiedyś. to jest, że tak. Mówiłem, że nie ma opcji, że ten, Dobra, przypał. że to jest PCV, mówię, że to Znam jest każdego szklane. przyszłego pracownika od. Ty siwy kumarz, ona mówi do mnie, że ta szyba jest szklana. Ja mówię, jesteś pierdolnięta, przecież to jest kurwa oknopla z PCV-ka, no i macamy, nie? Jakbyś widział jej minę, jak się skapła, że jest plastikowa, ty. Ty, szklane szyby, kurwa. Ja nie. 2000, że sami, bo wstyd, No bo ja wstyd, myślałam, wstyd, ale wstyd mi. że to Cicho, wstyd robisz, kurwa, głupotę gadasz, no co, plastikowe Ale. szyby. Różna gumka. Pies w ogóle. Pies mnie tak stuka w ramię, kurwa, palcem i ty. Co pan tu robi, nie? A ja palę frana, że. Ugu jest, kurwa. O Przypał w chuj. matko. To nie wiem, czy w ogóle warto No wracać. warto. O kurwa, sorry, Ała. sorry. Ała, no i ten. No i co najważniejsze, do leczenia mam ten łokieć, kurwa, bo mi nerw. Psy mi jakieś postrzeliły tutaj, widzisz, w prawym łokciu. O tutaj. I mi nerw mi się sam rwie. Jak na przykład mrugam okiem, to potrafię komuś wyjebać bombę. Przypadkowo, bo się połączyły te nerwy. Zauważyłam. Mruganie z łokciem, kurwa. I ciągnie od razu luta. Przepraszam, przepraszam. Głupota z mojej strony. Ale to też wina tego, że z prawem jestem na bakier.
bo ja do pracy chcę jechać. A gdzie pani pracuje? Dalej jabłeczka? Gdzie tam? Na złomie. Na złomie rybie jak to głupia. Taka owocowa dziewczyna byłaś, a teraz sam w rdzysie taplasz i w smarze? A jak? Nieźle, nieźle. No ja też na złomie dzisiaj 3 godziny przerobiłem. Już zbieram na mój... 3 godziny na złomie siedziałem, no. Matko, kochana. No i uzbierałem sobie na motor Betty, czerwony, czerwona strzała, może kiedyś się przejedziemy, jakbyś miał ochotę. Ale czerwony coś. To szybki, tak? Mhm, czerwony. Purpurowy prawie się robi, jak szybko się go rozpędzi. To chyba niedobrze. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, musimy się kiedyś przejechać. Tak, tak, tak. Przejechać to się można na ludziach, o. Tak, no, tak. Nie tylko na ludziach. Oj. Kuma bazę. Co? Na moim Dickensonie możesz pojeździć. To Somin, moja koleżanka. Ja wiem! No. A co u panienki kochanej słychać? A u mnie wszystko w porządku. Ja nie wiem, czy pani mnie ogólnie poznaje. No tak. A to my się dziewczyny znacie? To pewnie! I to jak dobrze! Zaraz mu te kromki z pasztetem i pomidorami wpierdolacie pewnie, co? Nie. To skąd się znacie dziewczyny? Chyba mamy w sumie coś wspólnego, ale... Co wspólnego? Co tym razem wspólnego, Chłopaka? Co? O nie, 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 ja się nie dzielę. No nie no, bo zazwyczaj kobiety łączy jedno, albo wspólny wróg, albo wspólny mężczyzna. Tylko panie to może łączyć kobiety. No ja się na to nie... To nie jest chamstwo, to nie jest chamstwo, to jest normalne. To jest fakt, to jest fakt. Alfons? Ty Alfons, co ty robisz, kurwa? Gimnastykuję się. Kurwa. I co, załatwiliście to? Tam mam. To co robię? Gimnastykuję się, po prostu. I co? Kurwa. Co ty, kurwa, odpierdalasz za ewolucję tutaj? Byłem kiedyś gimnastykiem sportowym. Gimnastyki. Masz. Idziemy, okay. Jedziemy. Trzeba jeszcze załatwić. Dziękuję za kanapeczkę. Zajebałem się fakcji, to fakty. Tak. Ty, bo ona ma... April! Ona się buja z jakimś doktorem, kurwa, rehabilitowanym, tylko doktorem. W jakimś garniturze, w tilcie, kilcie zajebanym. Gdzie idziesz? Co ty robisz? Żadnym doktorem! Nie mówię do ciebie, tylko tamta Charlotte, co miała się jebać ze mną w klubie Bahama, kurwa, okay. 24 się buja z jakimś lamusem. Nie obrażaj! Halo? Ty coś ode mnie chciałeś? Nie, 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 myszko, nie, nie, tak to sobie siedzę pod komendą i a nie, widziałem, no, przyjechałaś. Ten... No, 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 mów. Widzisz, że tam jechałeś, chciałem ci po prostu pomachać, dzisiaj małego, miego dziąka. A, okej, dobra, myślałam, no. Że coś chciałeś. No, ja ktoś odezwonił, papatki, hej. No, tak? No, z jakimś, kurwa, komendantem się, kurwa, buja, wiesz, to w ogóle ma być, stary, nie? Ja czy tam z komendantem, kurwa, tego, komendantem. No, będę ten sam. Esa! No co ty, obudzimy się w jakiejś furgonetce z trzema klaunami, oni mówią, że mnie zaraz zruchają, ledwo wyskoczyłem. To wyście mnie zostawili, gdzie wy jesteście? No ty pierdasz, jak ty pod komendą siedziałeś. No czekaj, gdzie jesteś, ja przyjadę po ciebie. Obudziłem się przed chwilą, kurwa, jakimiś klaunami normalnie, ty. W furgonetce, chłopie. Ale co się zrobili? No mówili, ściągaj gacie, kurwa, rudy, będziesz jebany i takie tam. A ja mówię, że co ty jesteś pojebany, kopnąłem go, szybko wyskoczyłem, przeturlałem się i wybiegłem, nie? A jeden Uzi wyciąga i tak, kurwa, rudy, jesteś rozjebany na mieście, zobaczyć na mechaniku czy tam na złomiarzu, gdzie się potnę. A to nie było, kurwa, że oni nagrywają w tym, na przyczepie z tyłu jakieś filmiki? Znaczy, wiesz, furgonetki. Znaczy nie widziałem żadnej furgonetki, ale rzeczywiście kojarzę to z jakiegoś takim prankiem. Jeremy Gillard, kurwa, się obnazywał. Dobra, tak, nieważne, gdzie tak. Jesteście? Jesteś pewny? Ale Alfons... Słuchaj, wąsaty, kurwa, ja z tobą nie będę się pierdolił, tak? Ja się z tobą nie będę pierdolił. Albo mi dajesz teraz 3-miesięczne ubezpieczenie, albo cię walę na pizdę w tego wąsa. Dobra, czemu tak od razu? Już wpisuję, jak pan się nazywa? I jeszcze automaty. Logan Cappuccino i jeszcze dla pani April. Dobra, Logan Cappuccino, pani April, już wpisuję. No, załatwione maleńka. Jakie to jest futro? No właśnie, patrzę na to futro. A, i jeszcze to futro. To futro dla April. Futro? Czekajcie, czekajcie. Ja, słuchaj gościu, nawet nie pyrknij, kurwa, na tym krześle. Ty, on nie ma, o kurwa, to ja nie wiedziałem, że pani ma nóg. Spokój się. Dobra, masz czas mnie opatrzeć? Wezmę tylko ten płaszczyk. Ty, no to mi głupio, na inwalidę tak nawrzeszczałem. Głupotę odjebałem, ciężką. Ty mam furę zajebaną, czarną taką. Pana osób, ty. Zapraszam, halo, proszę. Oho, o George! Ja pierdolę, z tym gościem zawsze spotykam się z jakich okolicznościach. Ja tutaj pana otwieram drzwi i mówię pana.
No czekaj, George, panie policjancie, ja panu pomogę z George'em, to jest mój bratanek. George, Szulu. Kochane. Chyba zemdlą. Chyba zemdlą. Nie, trzeba w ucho mu dmuchnąć. George! Kurwo, wstawaj. To ja pomogę. Albo mokry Willy, mokry Willy. Nie, panowie, panowie. Dobra, stajesz? Usuńcie się, dobrze? Może lepiej. Okej, okej. Pan do koledze zrobił Willy'ego, on powie się. Obadam temat, dam znać. Dobra, okej. Niby jakaś policyjna suka jest pod... Skąd mnie zapał, czy o kurwa, wszystko dobrze? Weź mi to wymasuj. Pojebany będzie masowo po udach, ty ogarniesz. A, bo nie wstanę, no weź mi pomóż. Pomóż. Dwóch policjantów, dobra już, czekaj, łap tą rękę. Tylko lewa, tutaj lewa, musisz po prostu... nie mogę... auć, nie mogę stać, pomóż. Kurwa, ty... Dobrze się tu... O, tak w tym miejscu. Kurwa, mać! No i powodzenia. Cześć. George, rozbierasz się. Esa, kurwa. Esa, ale... chodź, rozbieramy się szybko, nie ma czasu, szybko. O cholera. Ja się przebrałem. Czyli robisz ze mną grandę, tak? Tak, możemy robić. To ty negocjujesz? No to ja mam klamę, no. Czy ty chcesz, czy macie już ułożone coś? Nie, no to w takim negocjuj, ja będę prowadził wszystko. Co? Mamy trzech zakładników. Negocjuj, ja będę kapustę prowadził. Negocjujemy, czy co? Kurde, nie, no. Ja mam klamę. No to idź odłóż szybko. I czekamy na ciebie. Wy się już rozbierajcie. Co z ma... Kurczę, no. Jak podejdziecie, to obstawcie drugie wejście, tylnie. Takie czasem są sytuacje po prostu. Dobra, są kurwa psy. Długo was trzymali też? Kurwa, no mi wdupcyli... Pół klocka mi wdupcyli mandat, nie? Są psy. Obstawiam wejście. O, i kurwa psy są, WTF. No podjedź pod ten, pod... Kazał mi spierdalać. Nie, to za chwilę czekaj niedaleko tam w tym samochodzie, dobra. Czekaj i za chwilę dostaniesz telefon. Lokalna policja, czy ktoś nas słyszy? Witam serdecznie. Nazywam się Prosiak. Słyszycie mnie? Słyszycie dobrze. Prosiaka? Zaraz podejdzie do państwa negocjator. Cofnij do wejścia. Spokojnie. Cofnij. Bez numerów, żadnych klam. No, słucham, jakie... Czekaj na mój sygnał i tyle, powiedziałem ci coś. Ilu was jest? Czy będziecie mieli jakieś dodatkowe wsparcie jeszcze? No, słucham, ilu was jest? Czy będziecie mieli jakieś dodatkowe wsparcie? Spokojnie, wszyscy po kolei. Nas dwóch napastników, mamy tutaj trzech zakładników, kobietę w ciąży i dwóch młodych mężczyzn. Jakich młodych? Zamknij pizdę, szmato. Po autem uciekał i go na spokojnie dojechałem. To ja będę prowadził pościg za nami. Co ty robisz? Co ty robisz? Co? O co się? Co ty robisz? Nie jesteśmy nic warci. Co? Co ją tam, kurwy? Na walkie-talkie, kurwa, gadają jakieś pierdoły. Dwóch na pewno. Czyli jakie jest żądanie? To nie jest żądanie, to już po prostu jest wytyczne. Uciekamy czteroosobową bryką, która po nas podjedzie wraz z kierowcą. Tak, wolny odjazd. Tak jest, dokładnie tak. Chciałem tylko po prostu przekazać panu informację dokładnej ucieczki, że po prostu podjedzie po nas kierowca, żeby... Okej, świetnie. No, rozumiem. To za jednego zakładnika to jest właśnie wolny odjazd, za drugiego kultura, za trzeciego tutaj za babę w ciąży. Co? Kobiety w ciąży to jest 20. Za kobiety 20 koła i za tego małego bobasa 20. Mamy czterech zakładników, niech pan dobrze liczy. Ale dwa są. To są bliźniaczki? O kurwa, to zdubentowy. Nie, no ona plus dziecko, kurwa, do tego jesteśmy w stanie tutaj już załatwić te pieniądze. Już. 80. Nie, no już. To już będzie zbyt ciężkie do załatwienia. No spokojnie. Nie ruszaj się, nie mrugnij nawet. O kurwa, co? No weź, kurwa. Nie patrz się, kurwa, no. O to psika, nie chcę tu patrzeć. Niech pan mnie zabierze, panie komendancie. On nie sika. On sra, ja pierdolę. Dobra, zatkaj pizdę, co ty, chyba nie gap się. Kurwa, powiedz, że ty nie robisz nic takich. Wycieram, kurwa, całą nogawę obsioraną. O kogo, o mnie?
No a co, nie czujesz? Wilgoci, kurwa. Zabijecie. Co ty pytasz? Tu wyjdę. Ble. Ty, Zara Marcin Scyzoryk. Wyciągnie. Nie, proszę, nie. Mierzy w głowy. Zgadza się, okej. Wszystko się... Działamy na tym, żeby się nic nie stało i żebyście stąd wyszli. Dobra, panie policjancie, bardzo męska decyzja i bardzo tutaj szanuję, bo wymiana przyszła wszystko prawidłowo, okej. No zależy nam... Chcemy za chwilę opuścić głównym wejściem. Marcin, nie denerwuj się, oddychać. Zatkaj mordę, zatkaj mordę! Spokojnie. Poczekaj, zatkaj mordę. Wystrzeliło ci? Spokojnie, tak, opanuję sytuację. Zamknij mordę. Będę musiał się schować i nie będziemy wiedzieć, co robić. Co się dzieje? Zamknij pizdę. Co się dzieje, pytam się. Zatkaj pizdę, powiedziałem. Niech zatka pizdę. Podaj mi inhalator. Bartek. Marcinku, prowadź. Cicho. Panie policjancie, czy pan jest gotowy na akcję? Tak, my jesteśmy gotowi. Jesteście gotowi? Przygotujcie się. No dobra. Dobrze, nasz kierowca podjeżdża właśnie. Wychodzimy z zakładnikami. Za mną. Siwy, szalik. Wstawaj. Tylnie wyjście, przygotujcie się do odjazdu. Na spokojnie, wchodzimy głównym wejściem. Chodźcie koło mnie, na spokojnie. Ja kieruję. Co ty robisz? Frontem wychodzimy. Tak jest. Pytałem się nawet. No to ci odpowiedziałem, że ja prowadzę. Na spokojnie. No to nie było słychać. No ty się pytałeś przed bankiem. Na spokojnie. A to nie ja. Zajmuję mu U1, nie? Widzenia. Teraz pytanie, co robimy, jak uciekamy? Motorami? Czy kakao nas podstawia pod motor i uciekamy, przysiadamy się? Że uciekamy tym motorem? No, nie wiem, co robimy. Ja ci będę dawał info. Pamiętaj, żeby tylko pod prąd nie jechać. Czemu? Jeden off. Mogę zacząć strzelać. Ta, wyjebał się jeden. Dobra, jest za nami. Jest daleko. Zastanawiam się nad tym dwóch za nami, dwóch plecy. Dobra, okej. Okay. Daleko są, zgubią się, tu jest wąsko przejazd. Dobrze. Jeszcze raz. Zgubili się chyba praktycznie. Jeszcze raz coś rób. Widzieli, jeszcze raz, prawo. Dawaj. To są też po jakimś czasie oni będą mogli... No, jeszcze uciekamy. Jeszcze trochę popróbujmy. Dobra, Melina, dawaj. Idziesz, no, i zali będziesz. Już 15 sekund. No dokładnie. Melina, George się zderzy z nimi. Zobacz, czy się nie wyjebali. Nie. Jadą. Jeden off. Kurwa, nic George nie zrobił. Kurwa, siedzą na nogo, nie będą chyba ramować. Trzymaj się. Dawaj. Kicie. Dawaj, wstawaj, świnia. O kurwa, nie ma motoru. Masz kasę? Mam, spierdalaj. A Grande? Nie wiem. Chyba go jemy psy. On tam nie zbiegał? Tak, nie, to ten oficer kurwa cały. No spierdalamy, czekaj, dzwonię do niego. Kurwa.
kurwa dała mi brudne pieniądze, kurwa. Dawaj szybko zmieniamy furę, albo pod melinę dawaj. Brudny hajs mi dali. No kurwa. To nie jest czyścioch, to jest brudas. Ja pierdolę. Paro, statkiem w piękny rejs. I teraz tak, robimy tak, zanosimy kasę, odbijamy grandę. Gitara, czyli biorę klamę i jedziemy z tematem. Bo wszyscy w trójkę podniesiemy do... wychylimy się i powiemy... Patrzcie się w górę, policjanci. Lepiej do góry, jesteście na celownikach. Nie, 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 szkoda odpierdalać. Tak, tak. Jest. Okej. Okay. To ja może zeskoczę. Tak. Dobra, zeskocz. Jest małpką, ja będę musiał wyskakać. Jebany król dżungli. Powiedzcie kiedy. Weź tam panu. Proszę, proszę pas jeszcze raz pięć. Łapy! Łapy do góry! Łapy do góry! Łapy! Podnoszę, tylko... Spokojnie, bez numerów. Otwórz bramę. Na spokojnie, ja wydaję polecenia. Kolega podnosi łapę, rozkuwasz mojego kolegę, otwarta brama jest. Rozumiem, ja sobie biorę radiowóz. Chłopaki, wy wyjeżdżacie sobie drugą stroną. Już ściągam kajdanki. Ściągnij kajdanki, bierz za muszkę. Na spokojnie. Ja przyjadę tu samochodem, ja tu przyjadę. Tak jest, przyjedź. Małpka, jedź z nim, spokojnie, mamy was w celownikach. Ratunku. Rozkuj go szybko. Odłóż tą broń. Ona stresuje się, spokojnie. Obróć się plecami do mnie. Nic nie róbcie głupiego. Cholera! Na spokojnie. Małpka wsiadaj do samochodu. Otwieraj tą kurwa bramę. Otwieraj bramę. Otwieraj bramę, spokojnie. Mam ręce w górze, spokojnie. Chodź tu. Kurteczka, chodź tu kurwo, szybko. Ratunku! Na spokojnie. Plecami do mnie, cały czas. Ratunku. Kolega wsiądzie. Siadaj. Znowu mi porwają. Pomocy. Idziemy, jedź. Czarny. Spierdalamy szybko stąd. Panowie, nie spodziewałem się. Cicho. To dużo chaosu. Na złoma. Mamy plecy, dobra, będziemy się strzelać z nimi. Mamy wszyscy klamki? Tak jest. Ja nie mam. No to przygotujcie się, bo teraz już nie ma odwrotu. To tej sera, więc... Ja będę krzyczał, pod strzelali, bo jestem składnikiem. Kurwa. Tu. Tu wjeżdżamy. Idźcie rozbarykadować się. Dobra. Na samą górę. Na samą górę. Panowie... Cicho bądź, zatkaj pizdę, kurwa, małpa zajebana, orangutanie pierdolony. O. Mam ich na ogonie. Tutaj. Bym skoczył. A masz skocznię tu? Tak. Dawaj. Pasy, wszyscy. Da. Wow! Zida! Wow, tu. I pod melinę, wszyscy do meliny się chowamy. Ała! Ale akcje, panowie, to było piękne, jak z jakiegoś filmu kaskaderskiego. Mamy chyba ogon, coś śmierdzi. No, gdzie melina? Kurwa mać. Tak, na paleto. Kasa ugar... Kurwa! No ładnie odbiliśmy, ładnie. O to chodzi, żeby... ładnie, bardzo panowie, małpa. O kurwa. Znaczy już teraz mogę mówić ksywkami. Kakao, George, super, masz ode mnie teasera. Proszę bardzo cię. W nagrodę, bo to chodzi właśnie, ma być zeskoczenie. Nie, jedź po prostu przed siebie, daleko za miasto. Na spokojnie, Kakao, bez nerwów. Nerwy przyciągają policję. Bardzo ładnie się zachowaliście, bo było tak, łapy i koniec gadki. Ja tu powiedziałem do końca, bardzo mi się to podobało. Pięknie, Kakao, pięknie. Psz, grande też fajnie, super. I zawsze nie panikujemy w takich sytuacjach. To my wydajemy rozkazy. Świetnie, panowie, piątka. Psz, psz, psz.